a dopiero wstałem. Na godzinę. Trzeba obejść samochód, czy wszystko w porządku. Jadę do Niemiec. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Zacznijmy się. Dowarcie kawy, jak zwykle, tak alkoholu. No i tyle, no, zobaczymy. Cześć. Właśnie jestem po rozładunku, jestem cały mokry. Nie przypuszczam, że się tak słodko przygrzeje, no ale bywa czasami, no. To są takie roki pracy, lepiej ciepły niż zimno. Zaraz. Przed wieczką napisałem do dyspozycji zapytanie o następne zlecenie. No i w międzyczasie też dzwoniłem z różnymi problemami związanymi z samochodem do logistyków, do opiekunów. No niestety podnieśli mi ciśnienie. Nie wiem tak naprawdę, co się dzieje, ale w jakiej chwili by nie pracował, jakikolwiek telefon do kierowników, opiekunów, nie wiem, logistyków, dyspozycji, nazwijcie to jak chcecie, zawsze się kończą właśnie z takim podniesionym ciśnieniem, bo zazwyczaj jak masz problem do nich dzwonić, to u nich odpowiedzi są zazwyczaj takie same. No ale takie chyba taka święta czwórka, jeżeli chodzi o odpowiedzi, to jest pierwsza, numer jeden. Nie wiem. Druga odpowiedź, mam wyjebane na to. Bombowa. Czyli koleś ma generalnie wszystko w dupie. Trzecia odpowiedź, jakbyś mógł, to weź kogoś zapytaj, albo do jakiegoś kolegi. I czwarta, nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać. No w związku z tym... No aha, jeszcze taka piąta, nie mogę ci pomóc, no ale to już nie ma co się bawić w wyliczanki. No w każdym razie telefon był związany z ważną sprawą, ponieważ dostałem auto, które nie jest najnowsze, a niestety nie wiem ile osób, ile tym jeździło, ale generalnie po prostu dostałem auto, nazwijmy to po rumunach, czyli po prostu syf i mogiła. Prawie 6 godzin go myłem w środku i tak to nie ma żadnego efektu, ale to... życie, nie ma co się z tym przejmować. No. Podobno chłopaki mówią, że jak się jajek w ciągu tygodnia nie umyje, to śmierdzą. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale w tym samochodzie chyba tak właśnie jest, że ktoś tu jeździł i to nie jeden, który z czystością nie ma nic wspólnego. No ale to nieważne. No, w każdym razie, aby obniżyć ciśnienie, trzeba jakieś dzisiaj procentiki zrobić wieczorem. Niewiele, bo człowiek pracuje, natomiast tak, żeby ukoić nerwy. Akurat dzięki Bogu jestem gdzieś tutaj w strefie. Jestem w strefie bezcłowej, której taki zakup jest dosyć łatwy, no i przyjazny dla kieszeni. No to właściwie tyle, no. Czekam na dyspozycję, nic nowego nie ma. Trochę ochłonę. Jestem w Niemczech, na granicy. Tak jak wspomniałem, właściwie świat alkoholi, świat cukierków i innych gadżetów jest tutaj pod dostatkiem. Za fajną cenę. No i tyle, no zobaczymy co dalej. Na pewno następnym razem, albo za jakieś kilka minut będę starał się pokazać, jak wyglądają te rozładunki, ewentualnie podczepienie, zaczepienie, naczep. To jest dosyć ważne, bo zresztą będę o tym mówił później. Na pewno nie wolno się spieszyć. Tak samo jak na załadunkach i rozładunkach, zrobić po kolei wszystko i wtedy wiadomo, że nic w czasie podróży się nie stanie. Co zdarza się dosyć często, że chłopaki gubią naczepy, albo nie zapną dachu, bo mają podniesiony w czasie rozłomu dach i załadują coś nowego i dziura też pada i towar mokry, więc nie chcą przyjąć towaru. No jest wiele takich rzeczy, o których warto pamiętać i
powinniśmy się nie spieszyć, bo i tak kilometrów nikt nie przejedzie wszystkich, bo ich jest za dużo, więc nie ma szans, a tym bardziej jeżeli się skupisz na swojej pracy, to i pieniądze będą takie jak trzeba. No chyba, że pracodawca jest w dupie, to wtedy chyba nie ma innego wyjścia, tylko trzeba zmienić pracę, no bo to inaczej nie da rady. Trochę się nagadałem, no ale muszę pogadać, bo inaczej, wiecie, jak człowiek musi, to musi, bo inaczej się udusi. A ja tu siedzę sam i już mam trochę dosyć tej samotności, w związku z tym postanowiłem sobie pogadać do kamerki. To tyle i powoli spadam do sklepu. Na razie. Udało się. Słuchajcie, byłem w sklepie. Kupiłem, co miałem kupić. To jest taka tak zwana niespodzianeczka na wieczór. Musi być. No i oczywiście coś słodkiego. W każdym razie mówiłem wcześniej o brudasach. No niestety to nie jest, znaczy stety. Nie jest to domena niektórych kierowców, ale i też innych osób, które pracują w innych zawodach. Byłem w sklepie. Fajna dziewczyna. Wszystko jest ekstra do pewnego momentu. Aż poszedłem do kasy. Taki brud. O! Boże kochany, że to musiałem przeżyć. No. Ona się chyba nie kopała z łobik. Jest super. No. Wyobraźcie sobie, zadzwoniła do mnie dyspozycja w międzyczasie. Ja się pisała na komputerze, a potem się dzwoni, że zmieniają mi auto na nowe. No, w końcu nie ma to jak na to auto. No i właściwie to tyle. Czekam dalej na zlecenia. Nie ma żadnych zleceń. Jestem zadowolony. Dzisiaj nie mi odpadło. Nawet zakup był niepotrzebny, bo jeżeli mam wymienić auto na nowe, to znaczy, że firma jest super, tylko trzeba się po prostu tak krzyczeć trochę i podenerwować, nie wiem po co to, bo efekt jest z góry przeze mnie przynajmniej założony, jest oczywisty, no ale tak widocznie musi być i tyle, nic na to nie poradzę. Teraz sobie siedzę i tak naprawdę nie wiem co mam robić, bo szkoda czasu, najchętniej bym gdzieś poszedł na jakąś wodę, tylko stoję w takim miejscu, że nie mam gdzie pojechać, myślałem, że chociaż powiem, że do Flensburga pojadę i tam przynajmniej trochę czynności jakiegoś poślizgu czy coś, no ale jak nie można, to nie można. Nic się na to nie poradzi. Tutaj wspomniałem, że kupiłem cukierki. Pewnie widzicie, mam trochę brzuszek, więc nie będę mieć cukierków. Ale powiem wam, co powiedział mi kiedyś mój znajomy, właściwie sąsiad. W pewnym wieku nieważne jest, jak się wygląda. Ważny jest portfel. To jest fajne, naprawdę, bo to się zgadza. Jak ja bym nie wyglądał, a miał pieniądze, cały świat stoi otworem. No ale to tak jest wszędzie, chyba nie trzeba o tym mówić. No ale dbać też trzeba o siebie i jakoś normalnie funkcjonować. Właśnie schowałem portfelik, jestem zadowolony, gdybym miał nogę za tydzień samochód. Więc jestem usatysfakcjonowany. Otwieram lodóweczkę, wkładam zestawik, co by w każdej chwili był zimny, żeby też nie powiedział, że jestem zaskoczony. Oczywiście jakieś dania muszę pochować. I w każdym razie jest super, znaczy będzie super, na razie nie cieszę się za bardzo, bo potem się okaże, że znowu komuś coś nie wyszło. To do czego jestem często przyzwyczajany, że no niestety, albo stety, albo coś tam, bo ktoś zachorował, ktoś za nie mógł, cokolwiek by się nie wydarzyło, coś się zawsze dzieje. No i tyle. Może kochani, tak niewiele człowieka cieszy. Nie mówią, Boże, muszę mieć pieniądze, muszę być bogaty, muszę mieć basen, samochód. A tutaj cukiereczek, pół litra i to jest jakby. Wszystko zależy od tego, tam gdzie się siedzi. To są takie jakieś mądrości życiowe. No ale to nie mają większego znaczenia. I co tu, kochani, dalej robić? Coś bym zrobił, czy bym wam pokazał, ale tutaj nie ma co. No właściwie to mogę w tej chwili wam pokazać, gdzie jestem. Jestem tutaj przy jakimś domku. Nie wiem, co będzie widać, czy nie będzie widać. Jest jakiś domek z kamperami. Nic ciekawego w sumie. No, jak widać, idzie sobie pan, który mnie przegonił z miejsca.
powiedział, że ja muszę stąd odjechać, bo nie mają tu jak zawracać samochody. No, czyli coś w tym jest. No, nie wykłócam się z nim, bo ma rację. No nie, zobaczymy, co nam świat przyniesie. Idziemy szukać miejsca parkingu. Jesteśmy na jakimś tam miejscu. No, parking taki, no, żaden. Trochę. O jest, jak ja stary jestem. Nic ciekawego. Oprócz lasu. I tak to, słuchajcie, wszystko wygląda. No i co, czekam. Czekam, nie mam innego wyjścia. Kiedy będzie zlecenie? Wczoraj czekałem 6 godzin, no ale nie, 6-5. No, ciekawe dzisiaj ile będę czekał. Chyba zrobię sobie coś do jedzenia, bo nie ma innego wyjścia. No i tyle, no bo co, co innego robić. No nic, tak jak mówię, będziemy zmieniać naczepę albo coś, to się odezwę, bo na razie to nie ma co opowiadać, no bo się kompletnie nic nie dzieje, tak? Także to się stoi na parkingu, gdzieś przyleci. Co tu można zrobić? Kanapkę można zrobić. No dobra. Do zobaczyska.